Lekcja francuskiego, pierwsze zwroty, czasownik aller, czyli iść. Salut, ça va? Cześć, co słychać, w porządku? Comment ça va? Co słychać, a w zasadzie w dokładnym tłumaczeniu, jak leci? Comment? Tu takie popularne słówko pytające, jak? Comme. Jak? W odpowiedzi możemy użyć słówka jak. Trochę tak, trochę siak. Comme si, comme ça. Tak sobie, trochę tak, trochę siak. Comment vas-tu? Możemy również zapytać, co u ciebie słychać w dosłownym tłumaczeniu, jak tobie idzie, jak idziesz. Merci. Tutaj inne przydatne francuskie słówko, czyli dziękuję. Merci, je vais bien. Dziękuję, wszystko w porządku. W dosłownym tłumaczeniu idę dobrze. Tutaj użyjemy czasownik iść, ale. Ale. Czyli francuski czasownik iść, który odmieniamy w następujący sposób. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Przećwiczmy sobie ten francuski czasownik iść w przykładach. Je vais à la plage. Idę na plażę. Il va au cinéma. Elle va au cinéma. On idzie do kina. Ona idzie do kina. Nous allons à l'école. My idziemy do szkoły. Ils vont au théâtre. Oni idą do teatru. Comment vas-tu? Merci, je vais bien. Co u ciebie słychać? Dziękuję, wszystko w porządku. Et toi, comment vas-tu? A ty, co u ciebie słychać? Et vous, comment allez-vous? A pan, co u pana słychać? Ça va, tout va bien. Wszystko w porządku, wszystko idzie dobrze.